Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mała kontynuacja. Pamiętacie, gdzie wczoraj skończyliśmy? Skończyliśmy dokładnie w momencie, gdy wsiadam w tę łódkę i wjechałam na cudzą bazę. Więc myślę, że tak, trzeba przede wszystkim nie popełniać błędów z wczoraj. I lecimy tak troszeczkę, tylko tyle o ile... Co, już mnie widzą? Ej, jak to... aha... Dobra. Boże... To nie mnie chcą zgładzić. Jezu, podpalili kobietę. What the fuck? Babę. Spalili żywcem, widzieliście? Jezus, Jezus, Jezus. Nie wiedziałam, że teraz do bazy z horrorem. Co ty robisz? Boże, ona... Że jeszcze? Nie. Jestem trup. Jezus Maria, trup w wodzie. O matko, matko. Boże, tu się biega w tym już. What the hell? Po warszawsku, dupą po piasku. Boże, po warszawsku, dupą po piasku. Przetrwałam, komu jest moje? Co to za metoda? Pobeczne w skór. Dobra, siedzimy w akwarium. Chyba zgonów nie widać, co? Byle, stopa, zgony. Nie są moje zgony. A tu mała koszulka ma zasłania. Aha, ha, ha, ha. Dobra, tam wam. Zgony 35, słuchajcie. Otóż od nie widział zgonów. Taka biała koszulinka. Oh fuck. Nie wiem, czy to jest tędy sens. Zobaczę, czy tam dalej mogę pójść. Nie wiem, czy mam się tędy w głąb budynkiem, czy niekoniecznie muszę przejść naokoło. Jestem chętnie go spypnę do wody. Wcale nie wystaje mi lufa. Nie wystaje mi lufa. Dobra, się żyje.
fuck, zatem za mną. Nie wiem, gdzie są. Pytanie przynosi pecha. Co pierwsze słyszę? Czego dojadę? To jest chyba ona. Teraz skąd mi się to wzięła? Fajne. Co za wolhaki? To słuch! To zmysł słuchu. My tak słyszymy, tak wypracowani jesteśmy po to. Dobra. W sensie, że wszyscy? Jak dobra, to dobra. To ja robię save'a. I jazda dalej. No to co, lecimy z koksikiem. Odgrane. Zgarnięte. Uzupełnione. O, ale pioruny. Jezus Maria, wczoraj mówię do Jerza. Ty widziałaś, jak błysnęło? No widziałem. Ciekawe co to? Raz, dwa, trzy, cztery. Brum! Piorun. W sumie nie trzeba było ich chyba zabijać. Szczerze mówiąc, moja postać szczęśnie w piekle za to, ile ludzi zabiła. Przecież my zamordowaliśmy ile ludzi już. Także. Ktoś liczył? Powiedzcie mi, czy ktoś liczył, ile ja zabiłam postaci? To gdzieś jest napisane, ile ja pleców zabiłam. Ile śmierci jest na moim liczniku? Ktoś to spisuje? Milion? A, no to jak milion, to już tylko statystyk. Z 15 będzie. A ile zabijasz pierwszej części? A kto to wie? Właśnie nikt nie zliczył. Elito psychopatka. Dokładnie. Ludzi zabija. Eli ludziom ludziem. Ale tylko zabija zły, to się nie liczy. A ona jest dobra czy zła? A czym ona się różni od złych? Powiedzcie mi. Czym Eli się różni od złych ludzi? Eli ludziom potworem. Zła, bo też zabija. Niczym. No właśnie. Socjopatka. No widzicie, gdyby normalnie utrzymywała kontakty z Joelem, to by Joel nie umarł. A tak umarł. To z jej wina. Powinnam wziąć na klatę. Ja będę jeszcze musiał oglądać pierwszą część, ale tylko remaster. Wiesz co, ja nawet mam ograny już remaster. Na YouTubie jest, nie ma wszystkich odcinków, ale też jakby jutro usiądę i wszystko przygotuję. Myślę, że już sobie zakolejkuję jeden i drugi. Na przykład rano by leciał jeden, a wieczorem drugi. Każdy zapuścił złe. Tak? A jak weźmiemy na przykład takiego generała, który wydaje rozkazy do zabijania dziesiątek, setek, tysięcy na przykład
ludzi. I jedna osoba stwierdziła, że ona już nie chce być uciśniona. To co wtedy? To jest złym człowiekiem czy dobrym człowiekiem? No to jest pytanie. Tam nie idę dalej? Jest inne przejście? No domyślam się, no, co mogę powiedzieć. Jestem tylko człowiekiem. I mam ograniczoną liczbę sił dziennie. Więcej ciężko. Łódką to muszę popłynąć. No właśnie, chyba tak właśnie trzeba zrobić. Tak zrobię. I płyniem po łódkę. Ja wam oku, jeszcze mordercy jestem. Co się dziwicie? Szybki kraulik. Jak ktoś wiedzie z moją łódkę? Tam. Po to dobrze, to ci, u których jest... ci, u których jesteś źli, to cała reszta. Aha, dobra. Czyli u tych, u których jestem, to są dobrzy, a pozostali to jest... to są źli, niedobrzy, gorsi. Wiecie, czy jest, bo jest dla was. Wiesz co, no jest jedynka The Last of Us, która ma wersję remaster wypuszczoną. Czyli możesz sobie grać zwykłą bez remastera albo z remasterem. I jest dwójeczka. I ta gra ma godzin. Wiesz co, podobno przewidują ją dziś na około 30 godzin. No my na razie mamy trzeci dzień. Myślę, że coś około 28-7 godzin rozgrywki. Co, przegadam? Co ja gadam? 20 godzin gdzieś mam, niecałe. Mam gdzieś niecałe 20 godzin rozgrywki. 160 razy. Bo tak, jednego dnia miałam 11, drugiego miałam 9. Ale nie było całego granka, czyli tak około 20 godzin mam gdzieś. Takiego zapisywania, żeby nie powtarzać jakichś tam fragmentów bez sensu, nie? Fajnie to jest. Kasia, czy jest dodatek do jedynki, którego nie grałaś? Jakoś tak wyszło. Więc trzeba pograć. Dobra, wbijamy na pełnej. Do środeczka, cyk. Już jesteśmy wewnątrz. Wszystko zgarniam, lewa, prawa, wszystko moje. Masz suplementy. Znaczy, tworzy ulepszenia. Tu już tłumiki, większa stabilność podczas celowania. Może tłumiki wezmę. Mam rację, ten tryb wykrywania. Powoli wchodzimy w jakiś tam... Myślę, że to jest taka połowa, to chyba tutaj gdzie jesteśmy to jest taka połowa, nie? Bo... Tak mi się wydaje. To jest jakaś połowa. Na górę dziś idziemy. Czym się różni remaster od zwykłego? Graficznie się trochę różni, w sensie, że ładniejszy powinien być. Nie wiem jak z optymalizacją. Chyba właśnie kwestia optymalizacji, że ładniejszy jest. Nie? Ja grałam już w remaster, więc... zrobili. Ofe. Patrzcie co zrobili. Żufej odczep jakoś. Ojej. Ojej. Ciekawa sytuacja wam powiem.
sytuacja to jest. Bo jeździłam na takich motorkach. Lubiłam zawsze. Gdzie się jeździło na takie fanty, to ja tam się chowałam. Kłótnia przy grze. A kto się z kim kłócił? Dawaj. Luneta, nie chcę. Wymienił lukę, co pozwoli na zadawanie większych obrażeń. Ładne. Mówisz, że jakby doszło do świata potapu, to wolałabyś nie dożyć tego świata? Wolałabym nie musieć żyć w takim świecie. Ale chciałabym żyć. Życie jest piękne. Jeszcze dużo rzeczy mnie czeka takiego w życiu do ogarnięcia. A może tu bym tłumik zamontowała, da się? Dobra, idę dalej. Trupy everywhere. Tu był już. Możliwe, że to on już był, ten mój ziomo. Brat Joela. Możliwe, że on tu już był, bo tak wygląda, jakbym szła po jego śladach. Kończy coś trzeba przesuwać chyba. Tam życie zamknięte? No właśnie. Dobra, czy trzeba coś przesunąć? Prosto, wiedziałam od razu. Dalej, dalej, wózeczku, Eli. A pigu używałaś do rozwoju postaci? No spójrz na te Eli, myślisz, że ona pigu w takich trudnych czasach by nie spożywała? Bradżela to chyba też nie wygląda. Oh fuck, ja mam trzeczkę na moim karabinie. Okej, mogę spitolić. Tak, łukiem! Ja się nie uda! Ja się go boję, gorzej pożyczy mnie. Nie, tak miało to wyglądać. Nie, zmień broń, Kozio! To się nie udaje, to zbiera go. Powiedz, to się da skończyć, nie da się. Nie, dobra, 36 zgonów. 36 zgonów, dobra. Tam trzeba uważać. To co zlutuję górę, przygotuję sobie naboje i na... O, nie przygotuję sobie. Muszę wystopować, już się aż spociłam, dopiero mi się dzień zaczął, ja już się nadenerwuję. Dobra. Okej. Masz grzyba w łazience, rzucasz w niego mołotowem. Co? Jak grzyb się zrobi w łazience, bo za wilgotno, to wtedy rzucamy mołotowem? Jest wszystko spoko? Czy to jest jakaś metoda taka życiowa? W życiu, jak się robi grzyb w łazience, też rzucamy mołotowem? Siedź. Dobra, dobrze miałam mołotowa, to widzicie? To jest nauczka na zaś, że mołotow musi być. Ja od razu patrzę to. No widzisz, ty mocarz jesteś, a ja w panikę gaming. W panikę wpadam niestety. Trochę. Mołotow mocarzyk w tej grze, no chyba, że spudujesz. Chyba, że spudujesz, co?
Przeszukana cała kanciapa. Cała kanciapa przeszukana jest, przeszukana jest. Nie znajduje tutaj nic, nic nie znajduje się. Tylko wszędzie trupy i grzybem zapodaje. Potwory czują się tu doskonale. Ta 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 ta. Jak dalej, żeby tak pić z rana? Panie, już przychodzi taki czas, że trzeba wypić, bo inaczej człowiek nie powstanie. Ta 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 ta. Coś tu pika. Ta 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 ta. To coś się prąd działa? Jak to wszystko zamoczone? Prawdziwy dżentelmen nie pije przed 12. W sensie, że kawy przed 12 nie wypić, toż to skandal. Ta ra ta 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 ra 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 ra. Ta ra ta 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 ra 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 ra. Oj! Kocie! Nie strasz mnie! Jezu, Luna! Luna! Chodź! Chodź tu! Przestraszyłaś mnie i co teraz? Zapam cię. Idź tutaj na łóżko. No tutaj, tu masz. Tu pod na łóżko, no? Luna, kot na trolu, nie? Taki dobrze, że nie przyszła, jak bossa biłam. Bo on chyba zawał dostała. O, szykretki, mam dwie szykretki. To jest mój schodziaczek. To jest mój kot tasmański, w sensie diabeł tasmański. To jest kot Luna aka diabeł tasmański, poznaj. Lepiej nie pytaj, skąd pomysł na tę ksywę. To z Luna aka diabeł tasmański. Co to? Wreszcie. A on co, otworzyć? No. Aha, ten tu przyszedł tylko po to? No to się do wody. Jest jak ufale. Ja zawsze boję wody, tak po tym. Ej, nie ma fal! Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Już prawie, już niedługo, coraz bliżej. Tam lecimy, do tego diabelskiego młyna. Potem diabelski młyn, to nie może się dobrze skończyć. Jezus Maria, to będzie hardcore. A jak to jest, że na piętrze byli wyrżnięci, tam dalej, kawałek dalej, a wcześniej wszyscy normalnie żyli? Jezu, jakie te fale! Dobra, trochę zaczęłam peniać, nie? Wygląda to jak apokalipsa. Ja bym nie wchodziła tutaj do łódki, szczerze mówiąc. Jakbym była sobą, to bym nie płynęła. W taki sposób. To jest... Nie wiem, bym była takie fale, nie ma bata, żeby mnie ktoś wyciągnął z domu. O nie, chyba mi zgasł silnik. Nierozsądne! O mój Boże, jeszcze tylko brakuje w prądzie kamieni, które uderzały moją głowę. To jest moja łódka. O fuck. No nie wiem, chyba nigdy nie pływałaś w prądzie, co? No właśnie. Nie ustawia się bokiem do fal. No co, Jezu? Pod wodą coś jest?
co, to sobie sam poszukaj, ziomo. Nie mam zamiaru się stresować. Cholera. Nie idę tam, sam idź na dno. Dodać ci ceglane te buciki cementowe. Nie idę tam. Głowachnicze, nie idę na dno. Wyrzucić za burtę tego zioma. Jaka fala za burtę. I poszedł bul na dno. A, dzień dobry. Jacek, przywitam i uciekam do wczorajszego streama, żebyś na bieżąco w serii. Jaki słodziak! Dobrze. Ja oczywiście postaram się to wszystko na YouTube jeszcze przygotować, tak żeby było wygodnie do oglądania. Dzisiaj jutro się będę zajmowała. Gdzie jesteś, Abi? Dobra, Abi. Czas cię wyjaśnić. Boisz się, co? Ty czujesz, że nadchodzę. Czujesz, że nadchodzi twój koniec. To jest dookoła, zobacz co tutaj zrobili na tej... na tym deku. O! To musi być dobre wejście. Tylko upoważniony wstęp dozwolony. A co dalej? Proszę nie spoilować, pamiętajcie, nie spoilujemy. Bardzo, bardzo serdecznie proszę. Ja wiem, że jest bardzo już oglądała. Taka moja olbrzymia prośba i duże serduszka od razu wam wysyłam. O nie, zlagował dzisiaj. Aha, przy niedzieli nie działają emotki na stream decku, a reklamy działają? W sumie nieważne. Nie wiem, czy działają. Emotki mi nie działają. Twitch chyba zlagował albo coś. Ale lipa, nie mogę hype'ować. Opinie są skrajne. Wiesz jak to z ludźmi. Jak się zapytasz jakiegoś kolegi, czy podoba mu się dziewczyna, która się tobie podoba, ile razy ci się zdarzyło, że mówiłeś: o, Jezu, Jezu, ta Joasia? Ja cię dziękuję, ta Joasia. Hubert, widziałaś tę Joasię? Wtedy mówił: co, Joasia, Hubert? Nie, no Joasia nie jest not my type zupełnie. A ty wtedy: co, Joasia ci się nie podoba? Boże, to jest taka, tak, to jest taka dziewczyna. Joasia najlepsza. I mniej więcej tak też bywa z grami, że to, co się jednemu podoba, drugiemu może się kompletnie nie podobać. Kumacie? Dziękuję. Mi się podoba twoje przejście gry, więc oglądam tam, gdzie... dobra, to ja się skupiam. W takim razie chcę zasłużyć na waszą wdzięczność. Dobra, tam było dziś otwarte okno chyba było. Czekaj. Stąd przyszłam. Tu byłam, czyli tu w prawo. Sorry, to jest kobieca orientacja w terenie. To jest coś, to jest moja specjalna zdolność. Nauczyłam się żyć. Tu bym się wytupiła, szczerze mówiąc. Tam? To trzeba tu. Nie? Dobra, to nie tu, to jest to jednak nie tu. To szukam dalej. Ale tu już jakby bardziej. Aha. Co za miejsce? To jest harmonogram sprzątania. To jest coś, co przydałoby się w moim domu. A najlepiej, żebym zrobiła harmonogram i że nie musiała go realizować, tylko żeby go ktoś realizował. O! To jest plan! Zrobić harmonogram sprzątania, a potem niech ktoś go realizuje. Specjalna zdolność, zgubię się wszędzie. O, to o mnie! To o mnie, to chyba o mnie. Każdy by tak chciał. Nie no, niektórzy lubią sprzątać. Są ludzie, którzy lubią sprzątać, oczywiście, że są. Nie, to się nazywa niewolnica, nie, to się nazywa mieć dzieci, XDDD. Robisz listę do sprzątania i nic nie sprzątasz, tylko zlecasz, nie? Wypas! Ja powinnam sobie bombika sobie zrobić. Najgorzej, że to dopiero za kilka lat by zaczęło sprzątać. Albo trzeba byłoby po nim sprzątać. Albo po niej. No.
No ale to wiesz, wysilasz się 3, 4, 5 latek, 6 latek, 7 latek. A już od 7 latek to już możesz powoli. Tu się samo odkurzy. Tu się samo wstawi zmywarkę. Tu się samo ostruga ziemniaki. Nie no, ezy. Będę dać przeskoczyć. Ojojoj. No to jest inwestycja długoterminowa. O to. Ja tu wejść. Dobra, czekajcie, bo weszłam po drobinie i to nie jest przejście. Znaczy, muszę się rozejrzeć. Nie, może kiedyś takie roboty w sumie powstaną, wiecie, które chodzą i sprzątały do was. Na razie te roboty są trochę niedoskonałe, bo wiecie, jak masz robota, który na przykład natrafi na kocioł kupę i weźmie tę kocioł kupę, rozniesie po całym dywanie. No to wiadomo, że liga, nie? To ten robot sam pracujący ci nic nie da. Nie no, nie chcę niewolnika. Co wy, nie mówcie mi takich rzeczy. Ale mimo wszystko, no, dzieci pomagają w sprzątaniu, nie? Co by nie pomagaliście? Wszystko wam pod nos przynosili? Tam trzeba wejść. O tam. Trzeba przeskoczyć. Nie wiem jak tu mam przeskoczyć, bo przez tę beczkę nie mogę przejść. Tu się nie da. Chyba, że tymi rurami jakoś, tak? Nie, tymi rurami się nie da w ogóle przejść. Any sub dawać? Nie są wyjątkowe, bo się buntują. Tak stworzony, tak stworzymy, to będzie tak w Detroit Become Human. Może być tak. Dobra, jak mam tam wejść? Niby szyba pancerna. Tutaj pływają w piankach. O, widzisz, znalazłam przejście. Czemu napicie się wody jest takie drogie? Stary, jak ci się zachciało pić wody z lodowca, to co się dziwisz? Gdzie ty kurwa jesteś? Sobie wymyśliłeś wodę z lodowca. No to trzeba bulić za to. Dzień dobry, dziękuję za hosta. Patrz jaki burżuj, już mu zwykła woda z kranu nie wystarczy. No wiesz, ty burżuju, ty. Szlak. Jak rozwój postaci, da się faktycznie wszystko wymasterować przy pierwszym podejściu. Wiesz co, no ja na razie jeszcze nie mam maksa. A, chyba chodzi o wodę za punkty. Musi być inne wejście. No w sumie, to tak, to woda jest droga, to tak. No mogło mu chodzić o wodę za punkty, tak, zdecydowanie mogło. Tam się da jakoś wejść? Rozejrzę się powoli jeszcze. No bo mnie terroryzował czat, to zwiększyłam stawkę. Powiem tak, był zbyt duży popyt, za mała podaż. I stało się jak się stało, nie? I się stało jak się stało. Za duży popyt, za mała podaż. Dobra, przepraszam, od mamy SMS. Czytam tylko. Trzeba by się odpisać jeszcze. Także zanim pójdę dalej, to pamiętajcie, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wpadajcie na Twitch TV Stażerkin. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Idziemy naklepać tę kurde bredną babę.